Cześć, nazywam się Albert Lewandowski, tabletowo.pl. W ostatnim filmie zajmowaliśmy się telefonami do 1300 zł, natomiast w dzisiejszym odcinku skupimy się na urządzeniach kosztujących między 1300 a 2000 zł. Jakie propozycje znalazły się w naszym zestawieniu? Zaczynamy od propozycji z Tajwanu, czyli Asusa Zenfone S Zoom, czyli propozycji skierowanej do osób, które w telefonie cenią przede wszystkim wysoką jakość fotografii. W tym przypadku z tyłu znalazł się podwójny aparat, jeden 12, natomiast drugi 13 megapikseli, które w połączeniu oferują nawet zoom optyczny, co w tej klasie urządzeń jest prawdziwym wyróżnikiem tego konkretnego modelu. Poza tym oferują znakomitą baterię o pojemności aż 5000 mAh, przyzwoitą specyfikację, choć w tym segmencie cenowym moglibyśmy liczyć na coś więcej niż tylko Snapdragona 625 oraz aż 64 GB pamięci budowanej. Co więcej, producent postawił w nim na wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. W tym przypadku cena, oscylująca w oficjalnej polskiej dystrybucji na poziomie 1999 zł, jest w pełni uzasadniona, choć można liczyć, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy jego cena spadnie o kilkaset złotych. Oczywiście w zestawieniu nie mogło zabraknąć Honora 8, czyli zeszłorocznego flagowca, który wciąż pozostaje bardzo atrakcyjną propozycją, wyróżniającą się znakomitymi aparatami, wysoką jakością wykonania, porządnym ekranem oraz zadowalającą wydajnością. Wyróżnia się także pełnym wyposażeniem zakresu łączności, a względem jego następcy nie znajdziemy aż tak wielu różnic, aby był sens dopłacać do nowszego modelu. Co więcej, na Honora 8 można znaleźć aktualnie kilka promocji, a jego ceny na popularnych portalach aukcyjnych są naprawdę znakomite. To czyni go naprawdę genialną propozycją dla osób, które poszukują smartfona, który posłuży im przez dłuższy okres czasu. Delikatne zastrzeżenia można mieć co do baterii o pojemności 3000 mAh, która mogłaby oferować dłuższe czasy pracy, ale cóż, nie możemy wymagać wszystkiego. Kolejnym omawianym produktem będzie Lenovo Fab 2 Pro, czyli bardzo nietypowa propozycja ze średniej wyższej półki. Wyróżnia się ona technologią Project Tango, która pochodzi prosto od Google, a dokładniej mówiąc pozwala na dokładne mapowanie naszego otoczenia. Pozwalają na to łącznie trzy sensory. Jeden klasyczny aparat o rozdzielczości 16 megapikseli, kolejny sensor wykrywający ruch, a ostatni odpowiada za wykrywanie głębi obrazu. Dzięki temu możemy zarówno tworzyć dokładne skany naszego otoczenia, jak i grać wiele gier wykorzystujących właśnie tą technologię. Poza tym Fab 2 Pro to po prostu porządny smartfon, oferujący przede wszystkim olbrzymi, bo 6,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS o rozdzielczości Quad HD. Do tego mamy Snapdragona 652. Niestety w praktyce zdarza się, że ten procesor po prostu nie radzi sobie z obsługą aż tak zaawansowanej technologii. Z tego względu można go zaproponować jedynie tym osobom, które cenią przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w swoim telefonie oraz nie boją się testować prawdziwych nowinek. Nie ma co się oszukiwać, ale na chwilę obecną Project Tango to niestety wciąż jeszcze niedopracowany do końca produkt. Inną grupą docelową dla tego urządzenia to osoby poszukujące ogromnego urządzenia przeznaczonego do konsumpcji multimediów. Pozostajemy teraz w ofercie koncernu Lenovo, a przechodzimy do Motorola Moto Z2 Play. Jest to telefon, który całkiem niedawno miał w Polsce oficjalną premierę i można go nabyć w oficjalnej dystrybucji za 1999 zł, a jego wyróżnikiem pozostaje wsparcie dla dodatkowych modułów Moto Mods. Patrząc jednak na niego jak na klasyczny smartfon, należy mieć na uwadze, że nie jest to urządzenie szczególnie wybijające się ponad poziom większości klasowych rywali. Niestety w tej cenie moglibyśmy oczekiwać czegoś więcej, aczkolwiek jeżeli już ktoś się zdecyduje na ten telefon, z pewnością będzie z niego zadowolony. Chociaż należy mieć na uwadze, że w porównaniu do poprzedniczki, na którą ostatnio jest wiele promocji, szczególnie w sklepach internetowych z zagranicy, pomniejszono znacznie baterię z ponad 3,5 tysiąca mAh do zaledwie 3000. Poza tym nowy Z2 Play to po prostu porządne urządzenie ze Snapdragonem 626, ekranem wykonanym w technologii AMOLED oraz aparatami 12 i 5 megapikseli, które oferują naprawdę dobrą jakość wykonywanych zdjęć oraz filmów. Jeżeli szukacie porządnego urządzenia, które wyróżni się czymś, i w tym przypadku mamy moduły, i mogę tutaj wspomnieć o takich jak chociażby zwiększona bateria, czy też projektor, albo głośnik od JBL-a, możecie śmiało postawić na tą propozycję od Motorola. W omawianym dzisiaj segmencie cenowym całkiem ciekawą propozycją okazuje się Samsung Galaxy A5 2017, który wyróżnia się stylową aluminiowo-szklaną obudową oraz wodoodpornością.
Poza tym to po prostu udane urządzenie ze średniej półki, które w swojej cenie mogłoby, owszem, oferować lepszą specyfikację, lecz ta, która została zastosowana przez Samsunga, wystarczy do przyjemnego, spokojnego i płynnego użytkowania na co dzień. Co więcej, oferują oczywiście slot kart microSD, przyzwoite aparaty 16 megapikseli każdy oraz 3 GB RAM. Co więcej, został także wyposażony w ekran wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD. Niestety należy mieć na uwadze, że względem poprzednika usunięto z jego aparatu głównego optyczną stabilizację obrazu. Na koniec zostało mi wspomnieć o całkiem dobrym czasie pracy i widać, że pod względem optymalizacji Koreańczycy wykonali naprawdę ogromny postęp. Na koniec został Xiaomi Mi 6, czyli najnowszy plagowiec od znanego chińskiego producenta. W tej cenie, cóż, trudno nie zauważyć, że jest to po prostu znakomity wybór, jeżeli spojrzymy na oferowaną przez niego wydajność. Snapdragon 835 i 6 GB RAM zdecydowanie robią jak najlepsze wrażenie. Co więcej, mamy ekran o przekątnej nieco ponad 5 cali wykonany w technologii IPS i rozdzielczości Full HD, podwójny aparat i co tu dużo mówić, jest to po prostu naprawdę godna zainteresowania propozycja. Warto również pamiętać, że oferuje pełne wyposażenie z zakresu łączności, całkiem niezłą baterię o pojemności 3350 mAh oraz głośniki stereo. Za nieco mniej niż 2000 zł trudno by było oczekiwać czegokolwiek więcej. I to by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu. Czekamy na Wasze opinie na temat wybranych przez nas propozycji i dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się, cześć!